Dzień dobry, a z nami Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jarosław Kaczyński ponoć chce wrócić do rządu, po co? Chodzą takie informacje po Sejmie. Ja muszę powiedzieć, że oczywiście, jeżeli Jarosław Kaczyński zdecydowałby się wejść do rządu, byłoby to niewątpliwie wzmocnienie rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Jednak myślę, że taka decyzja to jest decyzja osobista Jarosława Kaczyńskiego i nie planuję tutaj doradzać jednego lub drugiego rozwiązania. Czyli to by było wzmocnienie rządu i premiera Morawieckiego po tym, jak prezes Kaczyński osłabił ten rząd z niego odchodząc, tak? Ja myślę, że co do Jarosława Kaczyńskiego decyzji, czy pozostać poza rządem i organizować pracę Prawa i Sprawiedliwości jako prezes Prawa i Sprawiedliwości, to jest, mówię, naprawdę decyzja osobista Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że spokojnie zaczekamy. To nie tylko jest decyzja osobista, to jest decyzja strategiczna, to jest decyzja polityczna. To jest decyzja polityczna. Strategiczna i osobista Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj pewnie pan redaktor się ze mną zgodzi. Wicemarszałek Ryszard Terlecki. Chodzi o to, żeby wzmocnić pozycję premiera, żeby zakończyć taki etap wymyślania czy wprowadzania w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami na posiedzenie Sejmu, czyli takiego działania resortowego, bez spojrzenia na całość. Ostra autokrytyka. Nie, ja nie odbieram tego w tych kategoriach. Myślę, że panie redaktorze, zaczekajmy... Zakończyć etap wymyślania czy wprowadzania w pośpiechu rozmaitych ustaw, no działania dobrze. Resortowego bez spojrzenia na całość. Wiem, o czym mówił pan marszałek Ryszard Terlecki, ponieważ wiemy o tym, że jest coraz większa presja i ze strony posłów, ze strony konkretnych resortów, jeśli chodzi o propozycje legislacyjne. To państwo zarządzacie rządem i to państwo regulujecie... Do wyborów zostało tylko kilka miesięcy. I to państwo regulujecie, co znajduje się w porządku obrad, a czego w porządku obrad nie ma. Jeśli ktokolwiek ponosi odpowiedzialność za ten chaos, czy za działanie resortowe bez spojrzenia na całość, to wy. Myślę, że panie redaktorze, to są sprawy wewnętrzne, które naprawdę dzisiaj nie, to są sprawy mniej polskie, interesują. To są sprawy państwowe. To są sprawy polskie i dlatego tym się zajmujemy w parlamencie, żeby tak jak w tym tygodniu, jak najwięcej tych projektów nie, ustaw panie pośle, zostało to teraz żarty żartami, ale to jest niepoważne traktowanie wyborców i także nie, słuchaczy. Pan tak uważa? Jeśli prezes Kaczyński najpierw mówi kilka miesięcy temu, wchodzę do rządu, bo trzeba rozwiązać konflikty, kończy tę misję w rządzie. Konflikty są gorsze niż były, kiedy do tego rządu przychodzi. A teraz na dwa miesiące przed wyborami jest mowa, że trzeba walczyć z polityką resortową. To jest pewna polityczna kuchnia. Myślę, że i pan redaktor jako doświadczony dziennikarz polityczny wie o tym, że widział pan takiego wicepremiera, co wchodzi i wychodzi rzecz, z rządu? Ja powiem tylko panie redaktorze jedną rzecz. Myślę, że w tej polityce, nawet w polskiej polityce nie ma tutaj problemu, żeby wskazać takie przykłady. Jest jeszcze jedna rzecz. No to niech pan wskaże, proszę bardzo. Ja już panie redaktorze mówię, ponieważ Jarosław Kaczyński był premierem, był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa i zrealizował przede wszystkim ustawę o obronie ojczyzny, która naprawdę zapewnia i gwarantuje nam większe bezpieczeństwo, ale co więcej, panie redaktorze, warto zwrócić uwagę, że dzisiaj potrzebujemy jedności jako Prawo i Sprawiedliwość i potrzebujemy na pewno stabilności, jeżeli chodzi o współpracę rządu z parlamentem. Ja nie wiem, ale ja jestem optymistą w tym zakresie. Tutaj, musimy pożegnać słuchaczy RMF i zachęcam państwa do tego, żeby przyłączyć się do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych, bo tam będziemy szukać dalej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński na dwa miesiące przed wyborami miałby wrócić do rządu. Zapraszam. 12:06:30, punktualnie Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych, cały czas z nami. Nie przekonał mnie pan jeszcze, nie usłyszałem takiego wyjaśnienia, takiego argumentu, po którym bym stwierdził, dobrze, okej, to ja jakoś rozumiem motywację prezesa Kaczyńskiego i chęć powrotu do rządu. Ja myślę, że panie redaktorze, bardzo jest proste działanie, żeby usłyszał pan odpowiedź wprost od najbardziej zainteresowanego, tylko musi pan zaprosić Jarosława Kaczyńskiego, a nie Jarosława Krajewskiego, bo ja bardzo chętnie odpowiem na pytania dotyczące Warszawy, Komisji do Spraw Służb Specjalnych, ponieważ pan redaktor bardzo dobrze wie, że żyję tymi tematami i tutaj mogę mówić o konkretnych sprawach, które zależą ode mnie, które są podejmowane zarówno w Warszawie, jak i w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Panie prezesie Jarosławie Kaczyński, panie premierze, razem z posłem Jarosławem Krajewskim apelujemy. Jest zaproszenie, zapraszamy, rozmowa w południe, 12, panie prezesie. Nawet zaczynam urlop, zrezygnuję z tego urlopu, jeśli pan prezes zdecyduje się przyjść. No i panie pośle, tutaj mamy konkret. Mamy zobowiązanie, tak. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, bo pojawiają się sugestie, że jednak dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przedstawi członków Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich. Tak będzie?
Myślę, że jeśli chodzi o komisję, ona niewątpliwie powstanie, ponieważ jest to obowiązek Sejmu. Jako klub parlamentarny powinniśmy przedstawić 9 kandydatów. Do 9 kandydatów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym momencie trwają prace w parlamencie nad nowelizacją tej ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Ja muszę powiedzieć, że zawsze jak prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia inicjatywę legislacyjną, a tak było w tym przypadku, z atencją podchodzę do tego projektu. Zapoznałem się z nim. Wczoraj również byłem obecny w trakcie prac w ramach pierwszego czytania i uważam, że tutaj jest na pewno ze strony pana prezydenta poszukiwanie konsensusu i powiedzenia sprawdzam dla totalnej opozycji, czy chcą badać rosyjskie wpływy, czy boją się jak diabeł święconej wody tej komisji, która po prostu ma wyjaśnić, jak rosyjskie wpływy oddziaływały w latach 2007-2022 na polską politykę, na nasze bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne. A mówimy o 15 latach i my tego nie obawiamy się, żeby również przedstawiciele opozycji ten temat wyjaśniali. Powiem panu więcej, panie redaktorze. Otóż w kuluarach politycy ze strony opozycyjnej twierdzą, że gdyby taka komisja powstawała po wyborach, to oni uważają, że to byłby bardzo dobry pomysł, a oni się po prostu tej komisji boją. To jest strach Platformy Obywatelskiej przed ujawnieniem tych relacji, jakie w latach 2008-2015 były między konkretnymi politykami Platformy Obywatelskiej i urzędnikami w czasach Platformy Obywatelskiej, a Rosją. Już myślałem, że doczekam, aż pan postawi kropkę. Jakie było moje pytanie? To proszę przypomnieć. No właśnie, to jest cały problem. Mówił pan o wszystkim, tylko nie odpowiadał na moje pytanie. Nie, bo pan pytał o konkretnych kandydatów. Pytałem nawet chociażby, ilu członków do komisji państwo zgłoszą. 9 czy 5? Zaprezentują ich państwo dzisiaj? To jest tak, że ja pana pytam o to, jak wynaleziono żarówkę, a pan mi opowiada, jak wyginęły dinozaury. Wie pan co? No nie, no szanujmy się i wie pan, panie redaktorze, naprawdę. Przecież pan wie o tym, że to było zbyt daleko idące. Ilu członków tej komisji przedstawicie? Tutaj dużo zależy od tego, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu ta nowelizacja prezydenta zostanie przegłosowana. Jeżeli zostanie przegłosowana, ja też uważam, że będzie taka większość w parlamencie. W takim przypadku jest pytanie, czy Senat bezwłocznie i bez jakichkolwiek poprawek no, nie będzie tutaj zajmował się już tym, tą ustawą, bo wtedy już mówimy o ustawie uchwalonej przez Sejm. Tutaj tak naprawdę jest sprawa, która zależy też od pewnego konsensusu i porozumienia. Pan mówi o prawie, które jest projektem, a mamy prawo, które jest obowiązującym prawem, czyli ustawę o komisji i ona działa, jest podpisana, weszła w życie. Dzisiaj upływa termin na zgłaszanie kandydatów. Wczoraj politycy PiS-u mówili, że pewnie nie zgłosicie swoich kandydatów, no żeby nie zaistniał ten termin. Dzisiaj pojawiają się spekulacje także w mediach, że być może nie zgłosicie, a przedstawicie. Dlatego pytam pana, czy będziecie przedstawiać, prezentować, zgłaszać członków tej komisji. Ja, panie redaktorze, nie będę zgłaszał ani swojej kandydatury, ani innych ekspertów do tej komisji. Proszę bardzo. Dobrze. Proszę mi powiedzieć w takim razie, czy jeśli Senat wykorzysta 30 dni na rozpatrzenie tej ustawy, na powołanie tej komisji, to czy nadal jest determinacja, żeby ją tworzyć w połowie sierpnia na przykład? Tak jak pan powiedziałem, jeżeli opozycja nie będzie obawiała się tej komisji i również skorzysta z tych uprawnień członków Państwowej Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, żeby przesłuchiwać świadków. Ale nie skorzysta, to już wiemy, nie skorzysta. Panie redaktorze, pan to mówi, bo jest to pewna gra ze strony Platformy Obywatelskiej. Ale to co pan myśli, że koniec końców... Pan jest Donaldem Tuskiem, bo tutaj Donald Tusk, to nie wiem, może nie będę pana porównywał. Jestem sobą i chciałbym być ale sobą. Ale chodzi mi o jedną rzecz. Platforma Obywatelska mówiła to samo o komisji weryfikacyjnej dotyczącej warszawskiej reprywatyzacji, co mówi dzisiaj na temat komisji, która ma zbadać rosyjskie wpływy i nie tylko wykazali się ogromną hipokryzją, ponieważ mówili, że jest to organ niekonstytucyjny, a wiemy o tym, że nawet nie złożyli takiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, a co więcej, do dzisiaj przez kilka lat przedstawiciel Platformy Obywatelskiej bierze udział w pracach Komisji Weryfikacyjnej i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. Do protokołu hipokryzja, tylko wiadomo, dlaczego level hard. Dobrze. Dla protokołu tylko wiadomo, dlaczego Platforma nie zgłaszała wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, bo ten wniosek w Trybunale mógłby i do dzisiaj leżeć i nie być rozstrzygnięty. Nie musi pan redaktor tego tłumaczyć, bo to jest problem Platformy Obywatelskiej, że jest niekonsekwentna i pewnie rzecznik grabie
Izby pewnie też starał się takie pokazać, że to problem jest tkwi w Trybunale Konstytucyjnym, który jest kompletnie zablokowany i który no, nie może się no nawet wydać werdyktu. Wtedy nie było w ogóle takich argumentów ze strony Platformy, wie pan o tym. Wtedy to prawda. Dobrze, czyli spodziewa się pan, że no, Platforma Obywatelska ostatecznie może zrobić taki pivot i zgłosić członków do tej komisji? Może tak się wydarzyć i też wiem, że również w kuluarach niektórzy politycy PO uważają, że to by była lepsza sytuacja, ponieważ tak jak do komisji śledczej, która wyjaśniała aferę Amber Gold, skierowali posła Brejzę, tak jak skierowali posła Kropiwnickiego do komisji weryfikacyjnej, to że w momencie, kiedy nie będą w ogóle obecni w takiej komisji, no to dla wielu Polaków będzie to bardzo wyraźny sygnał, że działania prorosyjskie Donalda Tuska w czasach, kiedy był premierem, nie były przypadkowe. Można odwrócić tę hipotezę. Jeśli opozycja nie zgłosi żadnych kandydatów i Prawo i Sprawiedliwość powoła komisję spośród 9 swoich kandydatów, to będzie to jasny dowód na to, że ta cała komisja ma wymiar czysto partyjny, a nie państwowy. To jest, bym powiedział, pewien błąd logicznego myślenia ze strony Platformy Obywatelskiej, dlatego że dzisiaj Platforma Obywatelska ma ogromny problem, ponieważ jest bardzo dużo materiałów pokazujących prorosyjską politykę Platformy Obywatelskiej w latach 2008-2015. I dlaczego o tym mówię? Bo te ataki... Chociaż ta komisja ma badać czas do 2022 roku. 15 lat, od 2007 do 2022 roku. My się tego nie obawiamy, ale rozumiem, że na złodzieju czapka gorę i wielu polityków Platformy ma z tym problem. No dobra, ja bym jeszcze, panie redaktorze, jak mogę jedno zdanie dodał, dlatego że ja nie rozumiem, ale zakładam, że dla wielu osób odpowiedzialnych jest to czytelne, jeżeli politycy Platformy śmieją się z komisji, która ma zbadać rosyjskie wpływy w latach 2007-2022, czyli w taki lekki sposób podchodzą do bardzo poważnego tematu. Dla mnie, jako posła z Komisji do Spraw Służb Specjalnych, badanie rosyjskich wpływów jest sprawą śmiertelnie poważną. I mówię o tym dlatego, że znam również wiele dokumentów, o których rozmawialiśmy na posiedzeniach Komisji do Spraw Służb Specjalnych, które wskazują, że te wpływy rosyjskie są niezwykle niebezpieczne, dlatego że Rosja nie szczędzi środków na wpływ na polską politykę, na polską gospodarkę, na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Pośle, to czy jako właśnie wpływ członek, na czy jako politykę członek Unii Europejskiej. Nie przez przypadek pan został też zaproszony do tej rozmowy, bo właśnie ma pan, mówię zupełnie poważnie, ma pan dużą wiedzę na temat tego przez lata obecności w Komisji do Spraw Służb, jak wygląda dostęp do informacji tajnych, niejawnych, jak wygląda to w rzeczywistości. Nie pytam pana o konkrety, ale pytam pana o ogólną opinię na tyle, na ile nam może pan przedstawić. Czy rzeczywiście istnieją, z ręką na sercu, jakiekolwiek podejrzenia, że politycy opozycji, czołowi politycy opozycji, Donald Tusk, Waldemar Pawlak, możemy tak wymieniać tę listę, byli podatni albo byli instruowani przez rosyjskie wpływy? Jako racjonalista nie będę stosował spekulacji, ponieważ tym zakładam, że zajmie się komisja, w której ja nie planuję pracować. Nie mógłby pan. A komisja do spraw służb specjalnych zajmuje się konkretnymi i działaniami, i również pamiętajmy, że to są działania długofalowe, jeśli chodzi o działania rosyjskie. Mhm. I co więcej, ja po prostu przypominam o tym, że Rosja idealnie chce wykorzystywać głębokie podziały polityczne do antagonizowania Polaków, do skłócania Polaków, i ja w taką grę nie wchodzę. Ja nie wiem, czy ta komisja... Rzucam hipotezę. Ja nie wiem, czy ta komisja właśnie nie wpisuje się w dzielenie Polaków. Właśnie, wie pan dlaczego nie? Widział pan ostatnie badanie, w którym Polacy byli pytani, po której stronie sceny politycznej widzą obecność rosyjskich wpływów. Wie pan, jakie są dane pomiędzy... Myślę, że większość PiS, ze strony Platformy Obywatelskiej... PiS myślę, 23%, Platforma ma 23%. To jest właśnie idealne zobrazowanie tej dychotomii, tej polaryzacji, która istnieje dzięki tej komisji. Tylko wie pan co, to jest sytuacja, w której jednak schodzimy na zupełnie inną dyskusję, jeżeli chodzi o opinię na temat polityków, kto kogo lubi, kogo nie lubi. Dla mnie najważniejsze są fakty. Jeżeli wiemy o tym, że było zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego poprzez podpisanie niekorzystnych umów gazowych, które uzależniały Polskę do 2035 roku od rosyjskiego gazu, to jest to niepokojące. Jeżeli ta komisja będzie miała prawo podejmować decyzje, uchylające decyzje, które zapadły pod wpływem rosyjskim, to będzie dobre dla
polskie i dobre dla Polek i Polaków, ponieważ będziemy mieli po pierwsze przecięte jakiekolwiek spekulacje, po drugie będzie ta komisja mogła przesłuchać świadków, ale po trzecie, co jest dla mnie najważniejsze, w obliczu rosyjskiego zagrożenia, które nie zostało zakończone, ponieważ wojna na Ukrainie się nie zakończyła, to każdy odpowiedzialny polityk powinien dzisiaj chcieć prześwietlić polską scenę polityczną i skończyć z rosyjskimi wpływami. Panie pośle, to jest właśnie naprawdę taka kwintesencja odpowiedzialności polityków. A nasi parlamentarzyści, szczególnie z totalnej opozycji, lubią zajmować się wszystkim naokoło, a nie tym, co jest najistotniejsze. Żeby pokazać właśnie, jak silne narzędzie państwo tworzą, albo jak silne narzędzie chcą państwo dać w ręce tej komisji. Pan powiedział o tym, żeby ta komisja miała możliwość uchylania decyzji podjętych pod wpływem rosyjskim. Tak jest. To będzie ćwiczenie intelektualne. Proszę sobie wyobrazić, że któraś kolejna władza twierdzi, że połączenie Lotosu z Orlenem i sprzedaż części w ręce węgierskie była działaniem pod wpływem rosyjskim. Wyobraża pan sobie, że jakaś komisja weryfikacyjna w przyszłości stwierdza, że ta decyzja o fuzji Orlenu z Lotosem jest uchylana? Panie redaktorze, naprawdę, znaczy pan jest osobą poważną, ja też, i dlatego nie będę odnosił się do takiej spekulacji, jeżeli chodzi o polityków Platformy, którzy, dlatego po pierwsze, powiedziałem, że ja to jest ćwiczenie intelektualne. Ale bardzo dobrze. Jak duże i to wykonajmy jest, jak to silne ćwiczenie. To jest narzędzie. Ja do tego zachęcam. Po pierwsze, dlaczego podpisywano umowy, które były niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, nie, w czasach rządów Platformy Obywatelskiej? Ja nie mówię o przyczynach, bo ja mówię o decyzjach, które zapadały, które uzależniały Polskę od Rosji, no ja które wiem, ale rozmawiamy były na stosowane dwóch w ramach tego resetu ja wiem. Rozmawiamy na ze dwóch strony Donalda Tuska ja panu wobec Rosji. Ale jeszcze jedno, nie, panie Dobrze. Redaktorze, bo co jest naprawdę tutaj ważne? Otóż my możemy mówić o kilku elementach, o kilku płaszczyznach tej prorosyjskości Platformy Obywatelskiej. I oczywiście, poczynając od kwestii bardzo twardych dotyczących umów gazowych, pamiętam, jak politycy Platformy Obywatelskiej bronili za wszelką cenę nawet radzieckich pomników i radzieckich nazw na ulicach Warszawy. Proszę pana o krótką odpowiedź. Proszę pana o krótką odpowiedź, tak, nie. Czy komisja w takim kształcie, w jakim powstaje, miałaby prawo uchylić decyzję o połączeniu Orlenu z Lotosem? Na pewno nie ma takiej potrzeby, dlatego że jest to rozwiązanie prawo, wzmacniające naszą suwerenność. Panie pośle, pan rozumie różnicę. Nie ma podstawy prawnej do takiej decyzji. Czyli to, jakie decyzje mówi, będzie mogła uchylać taka komisja? Zgodnie z tym, co jest dzisiaj już ustanowionym prawem, ta komisja będzie mogła rozpoznać wszelkie umowy, w tym umowy międzynarodowe, w latach 2007-2022 i zweryfikować, czy to były samodzielnie podejmowane decyzje, błędne decyzje, i to był tylko i wyłącznie błąd polityczny, czy były to decyzje wynikające choćby z wizyt Donalda Tuska w Moskwie. Dobra, przekonamy się, jak ta komisja, o ile ta komisja powstanie i o ile będzie ten raport po 4 tygodniach prac tej komisji. Chciałem pana jeszcze zapytać, bo w Sejmie pracujecie nad zwiększeniem kar za szpiegostwo, różnie rozumiane, to jest zarówno szpiegostwo takie zupełnie bezpośrednie, czyli klasyczne szpiegostwo, organizowanie grup szpiegów czy działalności obcego wywiadu na terenie Polski, jest zwiększenie kar nawet do 30 lat więzienia oraz do dożywocia za właśnie organizowanie i kierowanie działalnością obcego wywiadu na terenie Polski. Będzie ponadpartyjna ponadpolityczna zgoda co do tego projektu? Chciałbym, żeby tak było. Mówię to jako przedstawiciel wnioskodawców, ale również jako poseł, który już kilka lat temu wraz z innymi posłami z Komisji do Spraw Służb Specjalnych zidentyfikowali, że jest to w pewien sposób problem i że polskie prawo nie miało tych adekwatnych narzędzi prawnych do rosnących zagrożeń. Ta sytuacja zdecydowanie się zmieniła. Ja też nie wiedziałem, że te kary są tak niskie. Jak ja może przypomnę naszym 5 lat, też 3 lata, 8 lat więzienia. No, ja sprawdziłem, wczoraj też o tym mówiłem, jak wyglądały te niskie wyroki podejmowane przez polskie sądy za szpiegostwo, czyli osoby, co do których szpiegowania na rzecz innych wywiadów nie było wątpliwości. I to były wyroki. Półtora roku pozbawienia wolności. Ale rozumiem, że one właśnie do wynikały trzech lat było kilka takich przepisów, wyroków, które też nie uniemożliwiały wydawanie wyższych wyroków. Nie, tak? Czy to niestety, ponieważ dzisiejszy stan prawny pozwala za ten podstawowy typ przestępstwa szpiegostwa, zakłada tą dolną granicę roku pozbawienia wolności.
My wprowadzamy rozwiązanie co najmniej 5 lat. Tutaj mamy od roku do 10 teraz, a państwo chcą od 5 do 30 lat więzienia. Tak, a dodatkowo wprowadzenie zarówno, również w ramach prewencji, po pierwsze kary dożywocia, również pozbawienia praw publicznych osób, które zostały skazane za przestępstwo szpiegostwa, czyli mówimy o tym, że zarówno organy ścigania przedstawiły materiał dowodowy, a sąd czy dwie instancje sądowe potwierdziły, że dana osoba współpracowała świadomie z obcymi wywiadami. To Krzysztof Śmiszek pytał w trakcie tej sejmowej debaty, bo o ile Koalicja Obywatelska, PSL też mówi, że jakby kierunek jest dobry, chociaż nie wiadomo, jak ostatecznie kluby zagłosują, to Krzysztof Śmiszek mówił, że ważne jest nie tylko podwyższanie wymiarów kar, ale także ich skuteczna egzekucja i sprawne działania kontrwywiadowcze. No sama ustawa tego nie załatwia. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom nie tylko posła Śmiszka, ale myślę, że milionów Polaków, my z jednej strony proponujemy akt prawny, który zaostrza kary za szpiegostwo również do dożywocia, ale po drugie wprowadzamy tam szereg rozwiązań prawnych, które zagwarantują większą skuteczność działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, naszych polskich służb kontrwywiadowczych, po to, żeby zminimalizować zagrożenia, które rosną. Pamiętajmy o tym, że po 24 lutego 2022 roku mamy zwiększoną aktywność szczególnie wschodnich służb specjalnych. Mam na myśli służb rosyjskich i białoruskich w pierwszej kolejności. Widzieliśmy to, były aresztowania siatek szpiegowskich tutaj w Polsce. Warto to przypomnieć, że po wybuchu wojny ponad 20 osób zostało zatrzymanych przez służby specjalne pod zarzutem działania na rzecz służb rosyjskich i białoruskich. Pamiętam, ale dzisiaj kulturowe. Ale oczywiście, panie redaktorze, i dlatego też pokazuję, że naprawdę zamiast wdawać się w chocholi taniec opozycji, myślę, że dzisiaj dla Polski, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa nie ma ważniejszej kwestii jak zagwarantowanie skuteczności działania polskich służb specjalnych na podstawie i w granicach prawa, ale również podwyższenie kar za szpiegostwo wraz z tym pozbawieniem praw publicznych, wraz z penalizacją dezinformacji jako działanie świadome we współpracy z obcym wywiadem, po to, żeby wywołać poważne zagrożenie dla naszego państwa, dla naszej wspólnoty narodowej. To są naprawdę sprawy, które mam nadzieję, że opozycja nie zmieni tego zdania i że po prostu poprą dobre rozwiązania dla Polski. Jeżeli tak się okaże, to będzie to wyraz odpowiedzialności, racjonalności ze strony parlamentarzystów. I myślę, że to byłoby dobry sygnał, że nawet tuż przed kampanią wyborczą politycy opozycji wsłuchują się w dobre argumenty Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie pytanie, panie pośle, ale do tego stopnia ostatnie, że będę panu liczyć 15 sekund na odpowiedź, bo realizatorka Karolina utnie nam głowę. Kiedy rozpocznie pan albo ogłosi oficjalnie start kampanii prezydenckiej w Warszawie? Kiedy powie pan, że ubiega się o fotel prezydenta Warszawy z ramienia PiSu? Ja 15 sekund. Ja jestem zwolennikiem, panie redaktorze, żeby osoba, która ma największe szanse na zwycięstwo w Warszawie, reprezentowała Prawo i Sprawiedliwość, ale dzisiaj naprawdę zachęcam warszawiaków do współpracy, ponieważ jest bardzo dużo problemów w Warszawie. Z panem do współpracy. I my oczywiście zachęcamy zarówno ze mną, jak i warszawskim Prawem i Sprawiedliwością, z naszymi Słyszę radnymi. Już, że jesteśmy głów, do państwa dyspozycji. Nie mamy głów już. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję też za ten sezon w Rozmowach w Południe. Teraz krótki urlop i pewnie usłyszymy się już po wakacjach. Naszym gościem był Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo i życzę udanego urlopu. Dziękuję i panu redaktorowi, i państwu. Dziękuję.